26 czerwca, niedziela, analiza weekendowa, spółki, przepraszam bardzo, indeksy giełdowe. No, ten tydzień upłynął, powiedziałbym, pod takim, z jednej strony pod dość, bym powiedział, pozytywnym efekcie końcowym, natomiast ze względu na, oczywiście na cenę, tak, jak widzimy, utworzyło się na wykresie tygodniowym takie doji, które razem z poprzednią świecą tworzy harami. To wszystko jest w okolicy tutaj strefy wsparcia, bo chcąc tą strefę, tak powiem, no, ująć w cenach maksymalnych i zamknięcia, widzimy, ona tak powinna być tutaj ustawiona, tutaj mi się coś musiało przewidzieć, obniżyć, więc na tej strefie wsparcia utworzona jest harami, no i jest możliwość teraz oczywiście potwierdzenia bądź zanegowania. Pozytywnym moim zdaniem jest zachowanie ceny, natomiast to, co osłabia to, to jest obrót. Obrót już się zrobił, no powiedziałbym, typowo wakacyjny, chociaż przy takim obrocie więcej można zdziałać. No, ale popatrzmy, jak to teraz mamy. No, jeśli chodzi o ten wykres tygodniowy, no można powiedzieć, jest szansa na utworzenie podwójnego dołka. No, jeżeli to wybijemy, no to no, będziemy próbowali, będzie próba ataku na tutaj na poziom 1496, czyli okolice 1500, którego jak wiemy, no na 99% wybicie tego dołka oznaczałoby spadki poniżej dołka covidowego, więc a co najmniej atak na ten dołek covidowy. Natomiast utrzymanie tutaj w tym miejscu, utworzenie, potwierdzenie tego utworzonego harami, no stworzyłoby okazję do ruchu, który w pierwszej kolejności mógłby właśnie zabrać się za wybicie szczytu tutaj w okolicach 1860. I to mogłoby zmienić coś w tej sytuacji, bo na tę chwilę, jakby nie spojrzeć, cały ten duży spadek jest tylko układem korekcyjnym, nic więcej. A przypomnę, że według mojej oceny no, myślę, że jest dużo na to, duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest, od tego poziomu około 1500 mamy tu pełen impuls. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta. Więc utworzenie tu korekty to ma tylko i wyłącznie korekty, to będzie miało, no, moim zdaniem, będzie niosło ze sobą poważniejsze konsekwencje w tym sensie, że powstanie szansa na to, że po tym swingu, że jak gdyby ten swing byłby pierwszą falą jakiegoś czegoś bardziej mocniejszego. Ale to jest pieśń przyszłości. Na tę chwilę podwójny dołek z harami w tle. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to jeżeli przyjrzymy się tutaj temu całemu ostatniemu tygodniowi i jeszcze części poprzedniej, no to tak jak tu pisałem, że tu albo była piątka, korekta i jedziemy mocniej na dół, ale no test tego dołka powinien być i on taki był, bo tutaj ten dołek mieliśmy na poziomie 1652, tutaj dołek mieliśmy na poziomie 1654, czyli dwa punkty nad. No i nikt nie powie, że to już jest koniec, na pewno nikt na to głowy nie powinien postawić, ale są duże szanse na to, że mieliśmy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą nieregularną, piątą, wybijającą tutaj dołek, a więc mamy cały impuls, który nie wybił tego dołka, ale no, doszedł do niego, czyli taka, no, nazwijmy, forma fali piątej skróconej, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Cały swing odtąd ma szansę być tutaj zakończony. Teraz pierwszym elementem, który po utworzeniu tego takiego ala objęcia hossy powinien mieć miejsce, no to oczywiście wybicie tego szczytu na poziomie tutaj 1719. No, wybicie tego szczytu byłoby o tyle no, mile widziane, że stwarzałoby w ogóle szansę na to, aby docelowo iść dalej do góry i wybijać 1863, o dokładnie, tak, czyli wybić ten ostatni szczyt, bo wybicie tego szczytu otwiera nam drogę tutaj do poziomu 2200.
Natomiast bez wybicia tutaj tego pierwszego, no to dalej byśmy musieli oczekiwać jeszcze na spadki. A więc są podwaliny pod to, żeby jest impuls, jest objęcie, no jest strefa wsparcia, no jest wiele elementów. Tylko tak jak mówię, no te żenujące niskie obroty, to sprawia, że jak to by się chciało użyć słów piosenki, wszystko się może zdarzyć. Kolejny indeks szerokiego rynku WIG. Tutaj sytuacja podobna. Również doji, również harami, również strefa wsparcia, również podwójny dołek. Nic dodać, nic ująć. Patrząc na wykres dzienny, tutaj również mamy po druga, trzecia, czwarta, nieregularna, piąta z wyjściem tutaj na niższy dołek. Minimalnie, ale minimalnie tu mieliśmy 52,370. Tutaj mamy 52,270, a więc mamy ten niższy dołek. Tutaj znowu teraz na wykresie dziennym utworzone harami, czyli mamy i na tygodniowym, i na dziennym utworzone harami. Tam mieliśmy, bym bardziej powiedział, na tygodniowym harami, na dziennym objęcie bessy. No więc jest rynek przyszykowany po utworzeniu pełnej piątki do ruchu wybijającego tutaj poziom 53,335, przepraszam, 54,66, a wybicie tego poziomu, no to daje nam szansę na utworzenie ruchu, który docelowo mógłby wybijać ten tutaj najważniejszy poziom oporu, strefę oporu właściwie na poziomie około 57,840. Oczywiście bierzemy pod uwagę również to, że w tej całej układance tutaj wykresowej, no tak jak na indeksie WIG20 i WIG, możemy mieć na przykład mimo wybicia tego poziomu tutaj maksymalnego tych świecy układ korekty dochodzący tutaj do poziomów strefy, ale jeszcze raz powtórzę, patrząc szerzej na rynek, no wydaje się, że tutaj mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Czyli cały swing, cały impuls od poziomu tutaj tego szczytu, czyli od około tam 66220. Kolejny indeks to MBIG. Na MBIG-u no również jest jakieś harami, tylko tu mamy harami niskiej ceny i tu jest ta sytuacja o tyle trudniejsza, nazwijmy, że jak widzimy, ten korpus umiejscowiony jest tuż pod tym dołkami, czyli mieliśmy wybicie, przepraszam, w tych dołków i teraz jak gdyby ten tydzień jest jak takim retestem. Pozytywnie zakończony w tym sensie, że jest biały korpus. Nie ma nowego minimum, więc mamy takie pełne harami, ale to jest harami niskiej ceny, które może przerodzić się w jakąś czystą konsolidację, czy po prostu no nie jest to takie czyste harami, które mogłoby być bardziej poważnie traktowane jako formację odwracającą trend. No i jakby nie było, to poprzedni tydzień no, bezapelacyjnie naruszył wyraźnie strefę wsparcia. Więc tutaj no, koniecznym, zresztą tak jak wszędzie, jest potrzebne potwierdzenie ewentualnie tej formacji. Patrząc natomiast na wykres tygodniowy, no to tu widzę troszeczkę o tyle trudniejsze zadanie, że mamy nowy dołek, a więc powinien to być jakiś impuls, a z tym tu jest gorzej, bo mamy pierwsza, druga i moim zdaniem co najwyżej tutaj trzecia, więc tak jakbyśmy tutaj byli mimo wszystko jeszcze w jakiejś fali czwartej i dołek przed nami, także tutaj nawet wybicie tego szczytu no, do końca nie będzie tym elementem, który tak jak w przypadku indeksu WIG i WIG20 mógłby oznaczać już odwracanie tendencji. Nie mówię, że musi być odwróceniem, ale mógłby oznaczać. Tak tu de facto to tego nie wnosi, no bo tu po tym wyższym dołku wybicie tego poziomu, no to dalej daje nam tylko A, B i C. Więc tutaj pod tym względem indeks MBIG jest gorzej wyglądający. No i jeśli chodzi o polskie indeksy, to jeszcze indeks SWIG. No i tutaj widzimy kolejna taka mniejsza, mała szpulka czarna, ale to wszystko nie wybijająca minimum, ale cały czas jak gdyby w tym ruchu spadkowym, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że patrząc na ten wykres, no na razie mamy jakiś swing i nic innego jak korektę. Dopiero zejście poniżej tych mogłoby zaowocować zejściem do 15 tysięcy, zejście poniżej tych minimum, tutaj widzimy niemal na idealnym poziomie utworzona strefa, wybicie tej strefy, no to kierunek na zejścia do 15 tysięcy punktów.
patrząc na SWIG od strony dziennej, no to tu widzimy znowu, że tutaj można by się było dopatrzeć jakaś pierwsza, druga, trzecia, czwarta i ewentualnie piąta, która co prawda nie utworzyła nowego dołka, ale wiemy, że po takich mocnych trójkach może być piąta fala jako fala skrócona. To znowu w kontekście większości no, daje nam tylko nic innego jak A, B i C. Nic ponadto, tak? Bez wybicia. A przypominam to, na co zwracałem już dużo uwagę parę razy, kilka razy, że tutaj no, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, prawie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta. Impuls wybijający ostatni potwierdzony szyk, więc jeżeli nie wybijemy tego dołka i teraz byśmy odwrócili, wybijali najpierw tutaj szczyt, następnie wyszli ponad strefę, no tworzy nam się możliwość utworzenia tutaj mało tego, że podwójnego dołka, to zakończenia tej całej korekty tego impulsu, a to oznaczałoby, że do akcji powinien wchodzić nowy swing wzrostowy. I teraz indeksy zachodnie, DAX. Na DAX-ie mamy, no, tak jak mówiłem, wybicie tutaj tego dołka, no, dawało i daje mocne prawdopodobieństwo ataku na dołek wojenny, który, przypomnę, z tych naszych omawianych indeksów, to jest jedyny indeks, który go nie wybił, bo zarówno WIG 20, jak i również S&P, te dołki, tutaj z tam luty, marzec, jak to tam zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, no, zostały wybite. Natomiast DAX utrzymywał się tym, ale no, jest to zagrożenie. Ten tydzień kończy się taką szpulką i to, co zostawialiśmy, taki mały aspekt na to, że no, być może coś tutaj się jednak uda utrzymać, no to on dalej jest w grze, ta możliwość. Czyli mamy tutaj co prawda szpulkę, mamy ten wybicie tego dołka i ta szpulka jest tym cieniem, jak gdyby retestem u góry, ale no nie mamy tego dalszego spadku. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu DAX, no to widzimy, że to dalej nie jesteśmy jak gdyby rozwiązani, no bo nie mamy rozwiązania, bo tak jak wspominałem już wielokrotnie podczas ostatnich analiz tych porannych, no tu jest tak, albo był cały impuls i mówiliśmy, że szykuje się korekta, ale też trzeba było brać pod uwagę, że tu może być coś na nie korekta nieregularna, tym razem korekta jak gdyby pędząca, ale z tego typu takich ala nieregularnych, czyli że jest A, jest B wybijające dołek i jest C. No i teraz zejście mamy na nowy dołek, czyli jak gdyby wiemy, że no w tym momencie właśnie po takiej ala pędzącej korekcie to mogła być fala piąta tego całego swingu. No i teraz utworzyło nam się tutaj objęcie hossy przy układzie geometrycznym 61:78. No ale co? No to nam samo w sobie nic nie mówi. Dalej możemy spadać, ba, możemy dalej jeszcze przez dzień, dwa, trzy iść do góry, nie wybijając tutaj tego szczytu, czyli poziomu 13:443, nie wybijając tej tutaj silnej strefy oporu, jesteśmy tylko i wyłącznie w korekcie i powiedzmy znowu, możemy dochodząc tu i zawracając, znowu wrócimy do jak gdyby do schematu, w którym tu się kończył impuls, będzie korekta i będzie kolejny impuls. Więc zagrożenie dalej tu jest. I tak jak mówiłem, ta szpulka czarna na indeksie tygodniowym, na wykresie tygodniowym, no to jest takie, bym powiedział, bardziej niezdecydowanie co dalej, ale ona niczego nie odwraca. Dopiero teraz będzie ważny ten tydzień, bo jeżeli teraz mielibyśmy większe wzrosty, które wybiłyby nam tutaj ten poziom 13400, tam czy na prawie 13500, no to równocześnie na wykresie tygodniowym byłaby szansa na utworzenie się gwiazdy porannej. I robiłoby się coraz ciekawiej, jeśli chodzi o ten kierunek byczy. Natomiast na tę chwilę są jakieś ku temu szanse, a czy zostaną wykorzystane, czas pokaże. No, spodziewałbym się mimo wszystko jeszcze tego wzrostu, co najmniej tutaj do poziomu 13400, nawet gdybyśmy mieli dalej spadać, tak mi się wydaje w każdym razie. A tym dla byków bezapelacyjnie potrzebnym jest ruch, który wybije tutaj te okolice 13500. No i S&P, no i S&P znowu, na wykresie tygodniowym mamy, no, nazwijmy, takie objęcie hossy z luką cenową, czyli mamy teraz wyższe, wyraźnie wyższe otwarcie niż zamknięcie poprzedniego tygodnia. To wszystko, przypomnę, jest tutaj na strefie, tak? Na strefie, no, dość
ważnej, właściwie takiej ostatniej przed tą tutaj szczytową i przed tą na 3400. No, 3550, 3400 to jest te rejony. Wydawało się, że no tutaj rynek powinien dojść, ale zwracałem uwagę również na tą strefę i na razie jest tutaj co najmniej próba zatrzymania. Jak widzimy w tym układzie tygodniowym, to nic to nam nie znaczy, tak? Tutaj wyglądało to podobnie. No po prostu trzeba po pierwsze potwierdzić ten ewentualny układ, w cudzysłowie nazwijmy, formacji odwracającej, a następnie wybić tutaj ten szczyt, jeśli chodzi o długi i średni termin. Patrząc natomiast na wykres dzienny S&P, no to tutaj teraz mamy pewne rozwiązanie, które już teraz widać na dłoni. Do tego momentu, tutaj jeszcze dzień, nawet jeszcze po czwartkowej sesji, mogliśmy patrzeć, że mamy tutaj coś, co po takim długiej fali trzeciej tworzy nam tu jakąś korektę pędzącą, bądź przygotowanie do jakiejś korekty nieregularnej. Ale teraz to wybicie piątkowe, luka cenowa, wybicie tej strefy tutaj oporu, zamknięcie luki cenowej tutaj, no daje nam raczej wskazania na to, że tu mieliśmy pełen impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. I teraz, no właśnie, co teraz? No teraz robimy moim zdaniem ruch, który jakby nie spojrzeć, wydaje się, że co najmniej powinien dojść do poziomu około 4100, tworząc tutaj jakiś układ korekcyjny. Tak, czyli no, w ramach korekty tego tutaj impulsu, a zobaczmy, że zarówno zakres overbalansu, jak i sam ten impuls oraz strefa, która tutaj jest dość wyraźna, strefa cenowa, pokazują, że aby móc zacząć myśleć o zakończeniu tego całego spadku na razie od szczytu, no konieczne jest wybicie tutaj poziomu 14 107, przepraszam, 4177. Ale jakby nie spojrzeć, wydaje się, że w tym tygodniu powinniśmy mieć jeszcze jakieś sesje wzrostowe, bo oczywiście to, czy w poniedziałek będzie wzrostowa, czy może spadkowa, to tego nie wiemy, bo nawet i po takim tutaj ruchu, który na razie jest jak gdyby taką trójką, możemy mieć jakąś korektę, czy to nawet tutaj do wybitej tej strefy, czy nawet zejście z powrotem tutaj do strefy około 3700 w ramach A, B, i potem na przykład C, ale docelowo wydaje mi się, że jest tutaj teraz układ, który docelowo można by było patrzeć przez pryzmat i tak do góry. Czyli w ramach korekty do góry, a w ramach odwrócenia tym bardziej do góry. I tak to wygląda, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.